Cześć, tutaj Michał Koper z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie. Dzisiaj nie freestyle, dzisiaj taka krótka wrzutka, kilka luźnych uwag na temat Daniela Dubois, który wczoraj na gali w Londynie dopisał do swojego rekordu kolejne efektowne zwycięstwo przed czasem, no i kontynuuje swój marsz w stronę tego celu, jakim jest dla niego zdobycie mistrzowskich pasów kategorii ciężkiej. Daniel Dubois to jest wielka nadzieja brytyjskiej wagi ciężkiej, no ale nie nadzieja w tym znaczeniu, że on ma zbawić brytyjską wagę ciężką, bo tam naprawdę nie ma czego zbawiać. Oni mają Antonego Joshua, mają Tysona Fury'ego, mają Dilliana White'a, także mocny z zawodników bez liku, no ale to ma być taka nadzieja w takim znaczeniu, że on być może kiedyś na szczytach bokserskich rankingów kategorii ciężkiej zastąpi Fury'ego czy Joshua. Póki co wiele wskazuje na to, że właśnie tak będzie. Wczoraj na gali w Londynie Daniel Dubois elegancko już w pierwszej rundzie rozprawił się z rywalem o nazwisku Ebezener. Tetech, dwa liczenia, techniczny knockout w pierwszej rundzie. Jeśli nie słyszeliście wcześniej nazwisko Ebezener Tetech, no to nic dziwnego. On wszystkie swoje dotychczasowe walki toczył w Afryce, w Ganie. Miał rekord napompowany do granic możliwości. 19 zwycięstw, 16 knockoutów, żadnej porażki, no ale walczył z rywalami jeszcze słabszymi od siebie, także nic dziwnego, że tak mu się ten rekord nadmuchał. Do tego, o czym mówiłem już w jednym z wcześniejszych vlogów, Tetech zaczynał swoją karierę w wadze półciężkiej, potem dopiero nabierał wagi. Przed walką z Danielem Dubois, z wielkim koniem, osiłkiem, do tego boksującym technicznie, dużym facetem, wniósł na wagę 98 kg, także w skrócie mówiąc, z czym do ludzi, tak? Nie miał żadnych umiejętności technicznych w porównaniu z Dubois, nie miał gabarytów, nie miał wagi, no, nie miał ciosu, tak naprawdę nie było tam nic, czym mógłby zaskoczyć Daniela Dubois. Zaskoczenia nie było, no ale to była taka walka z gatunku tych dla Dubois, w których on nie miał stanąć przed jakimś wielkim wyzwaniem sportowym, no ale po prostu miała ta walka zrobić hype wokół Daniela Dubois, miała pokazać, że to jest ten bokserski dynamit, bo dynamit to jest pseudonim Daniela Dubois, miał znokautować swojego przeciwnika efektownie i szybko, no i właśnie to zrobił, także swoją robotę wykonał, a swoją robotę wykonał też Frank Warren, sprowadzając takiego rywala, tak słabego, no ale z takim pięknym rekordem. Jeśli chodzi o boks Daniela Dubois, to trzeba zauważyć, że on jest coraz bogatszy. W tej walce krótkiej też pokazał próbkę swoich umiejętności. Fajna kombinacja, uderzenie na dół, uderzenie na górę. Widać, że ten pięściarz, mimo że ma duże gabaryty, jest ciężki, potrafi też całkiem dobrze boksować. Robi to coraz lepiej, mimo że ma rekord dosyć ubogi. Tak? Jest kilka walk teraz na zawodostwie. Wcześniej około 80 walk w amatorce i to w tych niższych klasach wiekowych, no ale widać, że robi postępy, coraz lepszy lewy prosty, solidny lewy prosty, bije kombinacjami, bije do tego mocno, jest całkiem szybki i dynamiczny, także naprawdę tutaj nie ma się do czego doczepić. No ale przy okazji, żeby już tak się za bardzo nie podniecać tym Danielem Dubois, to trzeba jeszcze zauważyć, że póki co tak naprawdę, jeśli chodzi o takich realnych oponentów, rywali ze światowej wyższej półki, to nie ma ich zbyt wielu w rekordzie. Wygrał między innymi z niejakim Razvanem Kojanu, z którym boksował też na przykład Luis Ortiz. Wygrał też z Kevinem Johnsonem, no ale z Kevinem Johnsonem wygrał na punkty, a wygrać od jakiegoś czasu już w ogóle z Kevinem Johnsonem to nie jest wielkie osiągnięcie. Sztuką jest wygrać z Kevinem Johnsonem przed czasem, natomiast takim największym osiągnięciem w zawodowej karierze do tej pory Daniela Dubois było zwycięstwo nad Nathanem Gormanem, ale Gorman to też nie jest wielka gwiazda światowych ringów, to jest pięściarz, który aspirował do miana prospekta, podobnie jak Daniel Dubois, no i jakiś czas temu zrobiono taką konfrontację dwóch młodych prospektów brytyjskich. Zwycięsko z niej wyszedł Daniel Dubois, no i to jest w tej chwili największe osiągnięcie w karierze Brytyjczyka, ale już tak możemy narzekać na ten jego rekord. Przy okazji jeszcze odnośnie rekordu Daniela Dubois, on w swoim amatorskim rekordzie ma porażkę z Polakiem, z Kamilem Mroczkowskim, no ale mówienie na poważnie o tej walce, jako o walce przegranej przez Dubois, jest dużym nadużyciem. To była walka, w której Polak bardzo dużo klinczował, w zasadzie przeważał w tym pojedynku Daniel Dubois, sędzia jednak zdyskwalifikował go w trzeciej rundzie. To było rozstrzygnięcie krzywdzące dla Daniela Dubois, no ale taka ciekawostka. Daniel Dubois, jeśli kiedyś zostanie mistrzem świata, to Kamil Mroczkowski będzie mógł się chwalić, że ma w rekordzie wygraną z nim na ringach amatorskich. Czasami właśnie tyle warte są te amatorskie rekordy i amatorskie wygrane. Natomiast mówiąc o rekordzie Daniela Dubois, że póki co nie ma w nim jeszcze wielkich nazwisk, no to trzeba zauważyć, że ten gościu ma dopiero 22 lata. On jest zdecydowanie najmłodszy z tej całej grupy
prospektów kategorii ciężkiej. Ja mówię tak szeroko dosyć, w szerokim pojęciu używam tego słowa prospekt, zaliczam do tego grona prospektów obok Daniela Dubois, też medalistów olimpijskich z Rio de Janeiro, którzy mają teraz 27 lat. 27 lat ma Filip Hrgowicz, Chorwat, Francuz Tony Joka również ma 27 lat, także są dużo starsi od Daniela Dubois. Troszkę starszy, 3 lata starszy od Daniela Dubois jest Efe Ajagba, także Ajagba ma 25 lat, Hrgowicz i Tony Joka mają 27, a Daniel Dubois dopiero 22 lata, także ten facet ma czas na rozwój, na progres, jest naprawdę młody. Kategoria ciężka to jest taka kategoria, w której taką dojrzałość, pełnię możliwości osiąga się często po 30, także jeszcze przed sobą kupę czasu ma Daniel Dubois. Natomiast Dubois jest chłopakiem ambitnym, już teraz mówi, że mógłby boksować z Tysonem Furym, a jak nie Tyson Fury, no to dajcie mu Otto Wallina. Swoją drogą, ja ostatnio odpisując na jeden z waszych komentarzy mówiłem, że tak właśnie będzie, że teraz się zgłosi cała kolejka do Otto Wallina. Każdy będzie chciał z nim boksować, no bo Otto Wallin, co by nie mówić, miał sporo szczęścia w tej walce z Tysonem Furym. Fury złapał rozcięcie nad łukiem brywiowym. To też nie było do końca tak, nie był do końca taki zupełnie fart, tak? Bo Otto Wallin rozciął łuk brywiowy Tysonowi Furemu prawidłowo zadanym ciosem, no ale przez tę kontuzję Tyson Fury walczył dużo słabiej niż mógłby bez kontuzji boksować i Otto Wallin dzięki temu zaprezentował się fajnie na tle Tysona Furego. I teraz na pewno cała kolejka prospektów, zakładam, że zaraz i Ajagba się zgłosi też, żeby walczyć z Otto Wallinem gdzieś na gali w Stanach Zjednoczonych. Każdy będzie chciał walczyć z Otto Wallinem, pokazać, że jest korespondencyjnie lepszy od Tysona Furego. Oczywiście nie będzie to taki test prawdziwy, no ale marketingowo to będzie fajnie wyglądało i uważam, że Otto Wallin dla Daniela Dubois to byłaby teraz bardzo fajna propozycja, no ale z drugiej strony teraz Otto Wallin na pewno będzie chciał dużo pieniędzy. On pokazał się fajnie z Tysonem Furym. Kto mu dobrze zapłaci, z tym zaboksuje teraz Otto Wallin. W każdym razie Frank Warren, czyli promotor Daniela Dubois, póki co mu odradza konfrontację z Tysonem Furym. Zauważał moim zdaniem całkiem słusznie, że Tyson Fury na tym etapie jeszcze jest dla Daniela Dubois zbyt sprytnym zawodnikiem. Sama siła i takie dosyć solidne umiejętności bokserskie. Na razie to jeszcze za mało, żeby wygrać z Tyson Furym. Pewnie się z tym zgadzam. Zresztą Tyson Fury i Daniel Dubois jeszcze swego czasu sparowali. Nawet chyba można w necie znaleźć takie fragmenty sparingów, kiedy Tyson Fury bez kasku bawi się z Danielem Dubois na jakimś sparingu. Zresztą Tyson Fury chwalił Daniela Dubois po tych sparingach, także jest to talent potwierdzony przez Tysona Furego osobiście, no ale Tyson Fury, który boksuje tak jak i Dubois i na przykład Nathan Gorman dla Franka Warrena też kiedyś potwierdza, że Nathan Gorman jest wielkim talentem i miał wygrać z Danielem Dubois, także te opinie zawsze są, bywa, że są nie do końca prawdziwe, czasami po prostu wspiera się jakby swojego kolegę ze stajni, no ale w każdym razie Tyson Fury chwalił Daniela Dubois, no i zobaczymy. Za jakiś czas pewnie, być może dojdzie do tej konfrontacji, że Tyson Fury dalej będzie wygrał, będzie mistrzem świata, no to dla Franka Warrena będzie potem taka walka z pewnością rarytasem Tyson Fury kontra Daniel Dubois, no ale na razie to jest takie gadanie, no trochę bez sensu. Natomiast ja w tej chwili czekam na spełnienie przez Franka Warrena obietnicy organizacji walki pomiędzy Danielem Dubois i Joe Joyce'em. Gdy Nathan Gorman boksował z Danielem Dubois na gali Franka Warrena, występował również, pojawił się Joe Joyce, no i wtedy Frank Warren zapewniał, że jeszcze w tym roku dojdzie do walki, ci trzej pięściarze zmierzą się między sobą, Nathan Gorman, Joe Joyce i Daniel Dubois. Zobaczymy, czy Frank Warren słowa dotrzyma. Trochę w to wątpię, no bo on w tym momencie ma Joe Joyce'a, który jest medalistą olimpijskim z Rio de Janeiro, to już jest taki post-prospekt, tak, on ma 30 na karku, natomiast jest pięściarzem aspirującym do mistrzowskich pasów. Daniel Dubois również do mistrzowskich pasów aspiruje, choć jest dużo młodszy. Wątpię, żeby Frank Warren chciał zorganizować tę walkę, no ale na pewno byłby to pojedynek bardzo ciekawy i przede wszystkim jest to pojedynek, który Frank Warren kibicom obiecał. Tak czy siak warto śledzić Daniela Dubois, jeśli interesujecie się kategorią ciężką. Ten chłopak ma wszystko, żeby kiedyś zostać mistrzem świata. Moim zdaniem zalicza się do ścisłego grona prospektów królewskiej dywizji, jest najmłodszy z tych prospektów, on ma 22 lata, tak jak wspomniałem, Tony Joka 27, Efe Ajagba 25, Filip Hrgowicz 27, to jest taka
grupa liderów, jeśli chodzi o tych prospektów. Ja nie zaliczam do grona prospektów ani Josepha Parkera, ani Hughiego Furego, no bo pierwszy był już mistrzem świata, mimo że ma lat 27, drugi ma lat 25, no ale został już zweryfikowany na najwyższym poziomie, natomiast Hrgowicz, Joka, Efe Ajagba i Daniel Dubois to są ci zawodnicy, o których jeszcze wszystkiego na zawodowstwie nie wiemy, to są ci prawdziwi prospekci wagi ciężkiej. Jeśli chodzi o tę dzisiejszą informację o walce Daniela Dubois, to wszystko w opisie pod filmem znajdziecie link do walki Daniela Dubois z Ebezenerem Tetechem. To wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Buongiorno.